Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się znowu w grze Brotato. No i tak, dziś możecie zastanawiać, czemu jest taka dziwna muzyczka niepasująca do klimatu tej gry i w ogóle. A odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego, że gram pacyfistą. Nasz wspaniały cel być bardzo prosty. Musimy przeżyć. Dosłownie, grając pacyfistą nie powinniśmy tutaj szczególnie skupiać się na zdawaniu obrażeń, tylko raczej na tym, żeby uciekać i przeżyć. Tak czy inaczej, zaczynamy rozgrywkę i na start weźmiemy rękę. Czemu dłoń? Głównie dlatego, że dłoń ma bardzo fajny odrzut, jak widzicie. I dodatkowo zwiększa nam trochę zbieranie, tak długo jak ją posiadamy. I tak, w idealnym buildzie chcemy mieć bardzo dużo szczęścia, dużo zdrowia, regeneracji pancerza, ogólnie wszystkich defensywnych rzeczy. I tyle. Max HP za regenerację, nie najlepsze, ale bierzemy. Tutaj wezmę szczęście, by nagle się przydać. Teraz tak, z tego co tutaj mam, biorę to. Paralizator zablokuje chwilowo, nie będziemy go jeszcze może wykupywać, ale, i to jest ważne, to ale, jest ogólnie dobrym pomysłem, żeby się zaopatrzyć wcześniej czy później. Głównie dlatego, że paralizatory spowalniają wrogów na chwilę po tym, jak się nimi, no, strzeli. Więc w późniejszych etapach, jeśli nie będę miał wystarczająco dużo prędkości, może to być coś, czego będę potrzebował. A chwilowo, no, jeszcze nie wiem, czy naprawdę będę chciał w to inwestować, chociaż dobra, co mi szkodzi. Kupimy paralizatora. I tak, szybkość, definitywnie. No. I teraz tak, paralizator i kawę mogę. Nie jest to nic dobrego, bo prędkość jakoś taka nie jest cenna, ale wykupię, bo i tak zawsze trochę delikatniej, szybciej odpychać, czy lepiej paralizatorować moich oponentów, to no, lepiej mieć taką opcję niż nie mieć. Tak. Chociaż oczywiście i tak naszym głównym elementem powinno być uciekanie, bo jak się sam dowiedziałem, pytając jednej osoby, czy raczej pytając, no, można to trochę powiedzieć, że pytając, oj, i śmierć. Okej. Okay. Tak. Musimy być w mindsetzie takim zrelaksowanym, że spokojnie nic się nie stało. Bo jednak pacyfista to pacyfista. Totalnie inny styl gry, totalnie inna postać. I wiem, że totalnie inny styl gry można powiedzieć o wszystkim, ale jednak nieważne jaką postacią gramy, poza tym pacyfistą tutaj teraz, no raczej naszym głównym celem jest wyeliminować wszystkich kosmitów. Okej. No, niekoniecznie. To jej nasz cel jest taki, żeby po prostu przetrzymać każdą falę. Interesuje nas dosłownie, czy jakiś kosmita zginie, czy nie. Mamy przetrwać. Że najlepiej, gdyby przetrwali wszyscy, bo za każdym dostajemy trochę materiałów, ale no. Po prostu musimy przetrwać, unikając ich najlepiej, jak już powtarzam. Nie interesuje nas damage, interesują nas skryty. Wyssanie życia nadal może być okej. Okay. Bo nie. Ale tak, też nie jest idealne. Najlepiej mieć regenerację, zdrowie, pancerz, uniki, szybkość. A propos uników, biorę. Wiem, że tam było szczęście, ale no, lepiej to mieć. Tak, paralizator kolejny. Niestety mam ich dużo, więc trochę mogą obrażeń pozadawać naszym kosmitom. Ale i tak, mimo tego, że mogę dzięki temu eliminować kosmitów, bo tak właśnie dowiedziałem się. Pytając dosłownie w komentarzu pod jednego gościa, który właśnie był poradnik do pacyfisty, że jak to w ogóle, tak, czy to ma w ogóle sens tak grać jaką grę, bo okazuje się, że po prostu według niego najlepszy sposób na grę pacyfistą to dosłownie, jak to się nazywa? No, nadgonić z obrażeniami i z inżynierią, i nie przejmować się tym, że masz minus i tak dalej. Dowiedziałem się, że ponoć to jest, co mnie zaskoczyło, właśnie najpopularniejszy sposób grania tym, no, czyli ciągle właśnie nic ciężko mi stwierdzić, ziemniakiem, jajkiem. No, dla mnie to nadal wygląda bardziej jak jajo niż jak ziemniak, ale no wiem, może to jest ziemniak. Nie ma tu nic sensownego, też nic. Ale tak, dowiedziałem się, że właśnie, zanim zapomnę, właśnie to powtarzam, że tak,
Nie wiem czemu, ale najpopularniejszy sposób naprawdę jest branie jak najwięcej obrażeń, żeby wyeliminować wszelkie kary pacyfisty i grać im jak zwykłym ziemniakiem bez żadnych bonusów. Dajmy według tego gościa, którego to widziałem. Niestety nie pamiętam. Ciężko może być znaleźć, bo... Taka ciekawostka od wielu... ...trzy lat, nie będę o dealu. Ale mam wyłączoną historię... ...tego, jak to się nazywa. Historię odtwarzania na YouTubie. Więc potem niestety tego nie znajdę. A jeśli chodzi o jakieś rzeczy typu historię, przeglądanie i tak dalej, to... Możecie się znowu załamać, ale uwaga, uwaga, wielki sekret. Używam głównie przeglądarki po to, żeby spokojnie wszystko przeglądać, oglądać i tak dalej. Jak wiadomo, trochę głupio to mówię, ale coś dziwić, jest bardzo wczesna godzina. Również jeszcze jestem w trakcie picia mojej porannej kawusi tak zwanej. No ale kontynuując. I może to dziwne, ale ja jestem z tych, którzy po każdym użyciu przeglądarki kasują po prostu historię. Możecie mnie uznać za wariata, za idiotę, za nienormalnego. Możecie sobie myśleć, nie wiadomo co innego i tak dalej, ale to już wasza sprawa. Myślicie, co chcecie o tym. Ja tylko stwierdzam fakt, że niestety moje nawyki nie pozwalają mi często odnaleźć czegoś, co kiedyś widziałem i chciałem zobaczyć jeszcze raz i tym podobne. Więc tak. Nie miał sensu dużo. Ten gościu. Subów ani. Ciężko będzie. Ale dobra. Trochę odbiegam od tematu Brotato. Więc tak. Przez jakiś czas Brotato, muszę przyznać, nie było, bo właśnie sobie nie radziłem trochę z innymi ziemniakami, aż w końcu miałem takie. Jak cholera, chrzanić to. Chcę trochę. Chcę w to zagrać, chcę zrobić odcinka, w którym może się coś udać, ale. Nie chcę się przejmować szczególnie. I wtedy właśnie przyszła do mnie ta myśl, którą teraz tutaj widzicie. Włączyć jakąś taką spokojną, relaksacyjną muzyczkę. Czyli coś w pokroju tego, co tam teraz leci wam w tle, bo... Jeśli się nie mylę, powinienem dokleić wam pod rozgrywkę utwór tak zwany Cipher 2, który jest mi znany z bardzo starych filmików poradnikowych. Na YouTubie i właśnie takich relaksujących, spokojnych rzeczy, więc... Tak. Mogę tylko powiedzieć tyle, że... Stwierdziłem, że właśnie pacyfista będzie idealnym wyborem, bo tutaj nie muszę się przejmować niczym. Po prostu stakujemy regenerkę, stakujemy max HP, stakujemy pancerz. Nic nas nie obchodzi, chcemy tylko przeżyć. Nie muszę myśleć, czy taka kombinacja broni jest dobra, czy trafiam na coś, co chcę, czy trafiam na coś, czego nie chcę. Nie, po co się przejmować? Lepiej po prostu brać każdą broń, która ma zastosowanie bardziej defensywne niż ofensywne. Więc przykładowo, gdyby się pojawiła tarcza, to też bym ją pewnie wziął, mieć kercjowy pancerz za nią. Tak, w ostateczności jeszcze medyczne pukawki bym mógł też brać, bo one mają wysokie w scenie życia, ale no. Ale trzeba myśleć, trochę się sami trzeba przejąć sytuacją, ale... Mogę powiedzieć, że pacyfista chyba jest taką najbardziej... relaksującą postacią. Przynajmniej dla mnie. Nie, nie biorę tego. Max HP. Czy regeneracja? Kurczę, regeneracja. Regeneracja. O, to się przyda. To nic szczególnego, to się przyda. Bierzemy głównie dla szybkości. I teraz tak. Sobie to od razu wezmę, to zablokujemy, bo pancerz. A pancerza też by się trochę przydało mieć. Widzę, że tych dużych nie mogę odepchnąć, co jest trochę nieprzyjemną sytuacją. Tak, nie będę ukrywał, wcześniej nie zwracałem nigdy na to uwagi, a teraz właśnie gram sobie pacyfistą, to tak, to właśnie zauważam. I mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że w sumie jest to dzisiaj moje pierwsze spotkanie z nim chyba. Bo nie pamiętam, nie kojarzę. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ani wskazać momentu, w którym miałbym go uruchamiać. Zawsze miałem takie, co ma być, no. Będzie nudne, tutaj nic się nie będzie działo. Ale dzisiaj obudziłem się z rana właśnie z taką weną, by siąść i nagrywać dobro tato czy inne rzeczy, bo nie ukrywam, powoli zaczynam siedzieć nad paroma innymi projektami.
doświadczam projektami. Ciężko to nazwać projektem, patrząc na to, że mój styl to jest minimalna ingerencja właśnie w integralność rozgrywki, czyli znaczy mówiąc, pokazuję gameplay z prawie wszystkim pierdołami, które się tam dzieją po drodze. Ale tak, zaczynam po prostu pracować już nad kilkoma innymi rzeczami. I właśnie... chwilę raczej nie dają pancerza. Okej, to średniowieczny dają pancerz, tak. Więc... jeśli się trafi druga tarcza, to może weźmiemy. Na razie szukajmy czegoś lepszego. Lepszy paralizator. Biorę. Kolejna dłoń, niestety szara, ale biorę. Szczęście z regeneracji dobre. Dobre. Wszystko poblokowane. No cóż. Tak czy inaczej, fala dziewiąta. Zaraz zaczną się elity i hordy. I szczerze, tutaj, w tym przypadku, mi cyk... może zastanawia trochę, co byłoby lepsze dla mnie. Ale jestem zdania, że chyba hordy są nadal bezpieczniejsze, tak długo jak są te hordy tych właśnie małych ludków, bo czasami uda się jakiegoś ubić, jak nie to na tyle mam spowolnień i odepchnięć, że zazwyczaj jestem w stanie wytrzymać. Ojojojoj. Ale mimo wszystko właśnie elity też nie są złe. No może poza tą jedną elitą, która sra jajkami, bo ta to będzie masakrą. Nie będę w stanie zmusić tu przedwczesnego zmiany stanu, bo nie mam damage'a. A jak już nasred jajek, to będzie pełno tych niebezpieczniejszych stworzeń, więc... to jest jedyna rzecz tak naprawdę, która może nam powiedzieć, że mnie przekonuje, że jednak mimo wszystko bezpieczniej byłoby, gdybym wziął... gdyby były nadal hordy. Dobra. Nie odpuszczę niebieskiej ręce, znaczy tych dwóch rzeczy, idźmy po prostu przed siebie. Jak nawet nie wiem, kiedyś pojawią jakieś elity czy hordy, może być nawet jakąś jedną hordę już mieliśmy, ale nie zwróćcie uwagi. Ale tak. Mimo wszystko, jak mówię, nie przejmujmy się, relaksujmy. Cóż, to dzisiejsze właśnie tutaj spotkanie nasze, możecie potraktować nawet jako taki trochę podcast relaksacyjny, czy tam jakieś garść ogłoszeń, cokolwiek, jak chcecie. Nawet tak naprawdę oglądać tego nie musicie. Możecie po prostu słuchać mojego biedolenia bez sensu i tej spokojnej muzyczki. Tak naprawdę tutaj większość osób, może wszyscy, ale powinna mniej więcej móc skojarzyć, co się dzieje. I znowu zginęłem. Więc tak, trzecia rozgrywka. I dlatego, że jak mówię, nie chcę się bawić w jakieś strategie typu nadgonienie zobrażeniami i tak dalej. Kurczę, nawet nie wiem, kiedy mój głos się tak mocno uspokoił, jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Ale tak, chyba nawet na mnie ta aura uspokajająca działa. To jest zaskakujące, bo nie potrafiłem się tak uspokajać i relaksować przy takich wszystkich rzeczach. Może to dziwnie zabrzmieć z perspektywy tego, jak to wygląda i tak dalej, ale... po części to, że jestem tutaj taki teraz trochę odprężony, uspokojony, zrelaksowany. Mogę powiedzieć, drodzy oglądacze, widzowie, czy jakkolwiek chcecie, żebym was nazywał, bo można was też nazwać najprościej kultystami kluczowego kultu czy coś. Ale no, naprawdę nie wiem jeszcze, jak was nazywać. Jakoś tak nigdy nie skojarzyłem sobie jednej jakiejś zunifikowanej nazwy na was wszystkich oglądających to wszystko, ale pewnie oglądacze będzie takie najbardziej stosowne do tego, jak zazwyczaj to określam. Ale można by właśnie powiedzieć, i osobiście się z tym zgadzam i można powiedzieć, że tak... mógłbym powiedzieć, że to wszystko właśnie dzięki wam, że jestem teraz w takim spokojnym, zrelaksowanym stanie. Bo gdyby nie to, że lata temu podjąłem decyzję spróbowania pokazania swojego nieogarniania wszystkiego w rzeczywistości na YouTubach, teraz bym tu nie był. Teraz bym tu nie gadał, nie miałbym takiego wewnętrznego zen, jak niektórzy mogą mówić. Więc dziękuję wam wszystkim, którzy siedzą i z jakiegoś powodu chcą otworzyć te moje filmy, obejrzeć to, co tu się dzieje i tak dalej. To wy jesteście moją motywacją do naszego działania i... bam!
średnio dzięki wam. Stało się naprawdę dużo pozytywnych rzeczy u mnie. W mojej egzystencji. W sumie tylko weźmiemy nożyce zagodowe. Zawsze będzie dodatkowe leczenie. Ale tak. Naprawdę dzięki wszystkim, którzy to oglądają. Dziwnie, co może naprawdę brzmieć, ale... No dla mnie to jest niesamowite. Jak wiele potrafi zdziałać takie... Czy nawet niewielka... Można powiedzieć iskierka motywacji. Iskierka docenienia. Wiem, że... Ktoś może patrzeć na to, co ty teraz mówię, zobaczyć średnie wyświetlenia u mnie na filmach, niektórych takie... 2, 3... Gościu, z czego ty się cieszysz, takie po prostu... Niezrozumienie, ale... Dla mnie, naprawdę... Dla mnie to wszystko jest czymś... Niesamowitym, czymś zdecydowanie więcej... Niż tylko prowadzenie kanału teraz. Po prostu YouTube naprawdę stał się częścią mojego... Jako życia, mojej egzystencji, jako wielkie hobby, naprawdę. Hobby, którym dzielę się bardzo chętnie. Zawsze mam możliwości. Nie ukrywam, u mnie w życiu dzieje się bardzo dużo i często... Mam sprawy, którymi muszę się zajmować częściej niż YouTube'em. A tutaj teraz, no, jak są te chwile, zazwyczaj są to naprawdę przyjemne. Chociaż nadal stresujące, bo nie chcę palnąć... Czegoś, co pokaże, że jestem jeszcze większym głupkiem, niż wygląda to przed mikrofonem. Ale dzisiaj naprawdę tak nie jest. Wiem, że gadam totalnie o wszystkim i niczym, ale... Ale po prostu jakoś tak nie naszło na takie wszystkie wyznania i tak dalej. Tak czy inaczej, no, ponownie dzięki wszystkim, którzy tutaj są i oglądają teraz ten film. Tu mamy lemoniada, się na pewno przyda. Ręka szara. Zobaczymy, czy się nie trafi kolejna. Się trafiła, to bym wziął, jak nie, co trudno. Ale paralizator też może być. No ale tak. Wróćmy może do tematu, o którym mówiłem trochę wcześniej, czyli to, że siedzę nad kilkoma nowymi projektami. Bo tak, powoli zaczynam właśnie organizować parę nowych właśnie serii. Niektóre możliwe, że już słyszeliście kiedyś, że chcę przygotować, inne są totalnie czymś może nowym, może niespodziewanym. Ale tak, jest tego trochę. I prawdę powiedziawszy, nie mogę się doczekać momentu, kiedy będę mógł już się tym zająć do końca. Ale jak mówię, na razie nie mam takiej możliwości, dlatego też z samego rana siadam do bratatu i gadam do was takie głupoty jak teraz, zamiast... No nie wiem. Nagrywać tego wszystkiego. Albo dlatego, że wiem, że tam to wszystko będzie czasochłonne i... Jedno... spotkanie... Będzie dosyć absorbujące. Jeśli chodzi o czas. I teraz tak, połączmy paralizatory w sumie jeszcze w jeden. One nie są jeszcze potrzebne i weźmy tą rękę. O, traktor będzie dobry. Teraz weźmiemy jeszcze kolejną tą... Pewno w sobie jak to się nazywa, a... Dziwne żarcie. O tak, mniejsza szansa na unik, ale większe leczenie ze wszystkich podnoszajek, no to są cenne rzeczy. W ten sposób, jeśli zdobędziemy więcej nożyc, to będziemy w stanie po prostu przetrwać na naszych ogródkach. No albo jeśli dostaniemy ogródek jako zwykły, samotny, niezależny przedmiot, bo to też jest kapcy. Ale dobra. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze, czyli przeżyciu. Bo jest tutaj przynajmniej fala siódma, czyli ta, w której się pojawiają te niebezpieczne dziadek, jak zawsze ich nazywam. Znaczy mówiąc, takie większe przeciwniki z kolcami, mają wiele oków, tak, co robią w takie dziwne sposoby. Są też właśnie tworzące tak jakby cięcia na... po prostu na planszy. Bardzo ich nie lubię. Czy nie ukrywam, gdyby ich nie było, to może poziom piąty, zakończenie piąty nie byłoby aż takie tragiczne. Ale jak są, to niestety. Odcineczko. O. Pancerz poziom trzeciego. Zdecydowanie skorzystam. Teraz tak, traktor, hełm. Zobaczmy co dalej. Robal obcych. Czyli regeneracja kosztem tego, że mniej podnoszajki i leczą. Czemu nie? O, trafiła się nowa ręka i nowa ogrodowa nożyca. Do tym idzie. Definitywnie kupimy rękę. Czy dłoń. Żeby ostatnim szarem przerobić w niebieską, po czym weźmiemy szare nożyce ogrodowe.
bo jednak tak, więcej ogrodów naprawdę może być czymś, co nas uratuje na późniejszych etapach. Zobaczmy, jak pójdzie właśnie w hala 8, w trakcie której już jesteśmy. No i tak, muszę przyznać, że właśnie jeszcze te gry, do których się szykuję, są czymś trochę innym. Czymś, co się pojawia na moim kanale, oczywiście, ale są mniejszością. Mogę tu najprościej to nazwać mianem gier cozy, spokojnych, relaksacyjnych. Bardziej pozytywnych, bardziej stawionych nawet na po prostu relaksującą rozgrywkę, spokojną. Pamiątkę nie powinienem w sumie brać, ale no dobra. Taką, żeby to nawet na przykład mógł wziąć rodzic z dzieckiem i stwierdzić, zagram sobie w to. Mówi tu o grach pokroju takich jak chociażby Stardew Valley. Czy nie wiem, co jeszcze takiego można powiedzieć. Spiritfarer. Jedyny po prostu gra, w której zajmujesz się swoim życiem, delikatnie mówiąc. Może są tam jakieś większe historie, większe przygody. Może tak jak w Stardew jest tam walka jakaś mniejsza w jakichś elementach, ale wszystko jest w oprawie dosyć takiej pozytywnej, przyjemnej. Problemy jakieś większe są tam natury takiej, że jak właśnie można to przedstawić właśnie w Stardew, gdzie pojawiła się ta Georgia Corp, chce wykupić dawny dom kultury, najłatwiej mówiąc. Burmistrz nie wie, co zrobić. Ale właśnie gracz, jako to farmer, motywuje społeczność do tego, żeby odmienić los tego miejsca i żeby jednak nie sprzedawać tego i pozbyć się tej korporacji czy coś. I tak, że spoilowałem, możliwe, że komuś Stardew wali, ale bądźmy ze sobą szczerzy, Stardew nową grą nie jest. Jeśli do tej pory tego nie wiedzieliście, to dużo jest szansa, że gdybym o tym nie wspominał, to nawet byście do tej pory tego nie wiedzieli. Żeby nie toczyć. Żeby nie gadać ciągle tylko o tym, nie przedłużać i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, po prostu część z tych gier właśnie jest czymś z tych, do których można powiedzieć, że podchodzę z siostrą. Często z jej zachęty, namawiania czy coś tego typu. Czasami z własnej woli. I tak, część tych gier właśnie będzie taka. A potem na pewno Moving Out 2, którą zaczęliśmy już trochę ogrywać z siostrą. Trzeba będzie dokończyć też. Jak uda nam się zgrać grafiki, czytajcie, będę miał możliwość nagrywania o normalnej ludzkiej porze. Siostra będzie dostępna. Z dostępną mam na myśli, będzie zajęta swoimi sprawami, albo nie będzie na jakimś basenie na zewnątrzu. Broń Boże, może dotki nawet trawy. Ale tak, po prostu, jeśli uda się, to też oczywiście tego byśmy chcieli siąść. I potem są oczywiście też takie gry, które jak już nie do końca mówiłem, z chęcią bym pokazał, ale nie robię tego dlatego, że jeszcze jest Brotato. To mogę powiedzieć właśnie, jak zawsze wspominałem, jest ich trochę. I o, nawet udało się przejść falę 10, kiedy się skupiam na tym w ogóle. Ciekawe. Właśnie mogę powiedzieć, że jest ich dużo i część z nich mam już nawet trochę ponagrywane. Ale nadal czekają one na swoją publikację na czas, kiedy właśnie Brotato już będzie skończone. Albo kiedy naprawdę nie będę mógł przez dosyć długi okres siadać do nagrywek. No tak, wiem, że zdarzały przerwy. Nawet często. Mi jednodniowe, czasem kilkudniowe. Ale no, takie przerwy się zdarzają często właśnie przez moje jakieś tam zapomnienie publikacji, albo to, że przez chwilę nie mogę nagrywać. W takich przerwach zazwyczaj nie mam zamiaru wyciągać materiałów rezerwowych. Ale nawet jeśli nie, to może jeżeli tak wrzucę niedługo po jednym odcinku z tych gier, żebyście mogli sami się przekonać o nich, zobaczyć część z nich może wam być nieznana, co byłoby trochę zaskakujące w przypadku co to niektórych, inne jak najbardziej zrozumiałe. Ale tak, gubię trochę wątek. No i tak właśnie, na pewno teraz ten okres letni, wakacyjny
Powinien być czas odpoczynku. A dla mnie to jednak jest czas wzmożonej działalności. Więcej działań, więc ma możliwości, więcej motywacji. Teraz nagle, ale no. Tak czy inaczej. Miejmy nadzieję, że wszystko się na spokojnie uda załatwić. I tak, tak. Czeka lecznicza definitywnie będzie potrzebna. Z paralizatora białej jakości możemy już zrezygnować. I mamy falę 12, pierwsza elita. Jest to elita, która wokół siebie zostawia to tak jakby cięcia, niczym te tamte przeciwniki. I szarżuje w naszym kierunku. Wybaczcie, to uderzenie w mikrofon, ale musiałem się trochę podrapać pod okiem, bo mi się zaswędziało. I tak, wniosek. Powinniśmy przeżyć tę elitę. Głównie dlatego, że nieważne jakie ona ma ataki, nadal nie jest to jedna z tych elit, która robi spore problemy. Ta okej, szarżuje. Robi te swoje cięcia. Ale my mamy wystarczająco prędkości, żeby... no, przed nią uciec. Wystarczająco prędkości, żeby większa część hordy na nas nie wlazła. Wystarczająco niską szansę na unik, żeby czasami uniki się aktywowały. Trochę pancerza, no i regeneracja, która jest już naprawdę, mogę powiedzieć, znośna. Innymi słowy, jesteśmy wystarczająco przygotowani, żeby przetrwać tą elitę, co udało się zrobić z albo maksymalnym, albo prawie maksymalnym stanem zdrowia. Inaczej mówiąc, sukces. Teraz tak. Wreszcie. Mamy wieżyczkę leczniczą. Co za tym idzie, warto będzie inwestować w ratowanie inżynierii. Głównie dlatego, że właśnie wieże lecznicze też działają po inżynierii. A mimo tego, że ona raczej jest skojarzona właśnie z obrażeniami, to mi bardzo by zależało na tym, żeby mieć dobre leczenie z tej wieżyczki. Chociaż nawet jeśli ma strzelać raz na jakiś czas dać jeden punkt, nadal ten jeden punkt może być zbawieniem dla nas tym, że właśnie przeżyjemy. I okej, fala 13. Pierwsza fala, na której widzę te macki chodzące po planszy, które robią to takie cięcia, też jak tamci przeciwnicy, tylko że dwa w takim jakby... Najłatwiej nazwać po prostu stożkiem. Wielskiego cone. Tak jak to działa w przypadku wielu rybygów klasycznych słów, jak... No, D&D, Pathfinder, wiele innych, w których właśnie w stożkach takie są ataki, czy to oddechem smoczym, czy to powiedzmy jakimś zaklęciem, czy to miotoczym płomieni. Ale tak. Nie ma tu niczego, co by mogło nam aż tak strasznie zagrozić. Więc na całe szczęście fala 13 jest ukończona. Zobaczmy w sumie, co dalej przekaże nam właśnie przyszłość. Możemy zwiększyć sobie za poziom szybkość albo uniki. Moja decyzja pada na uniki. Nie dlatego, że po prostu uważam, że uniki będą nam potrzebne. A druga sprawa, że po prostu szybkości mamy już 28%, więc nie jest największa, ale jest wystarczająca. I okej, fala 14 oferuje nam wrogów. Takich, co tu chodzą sobie powoli, a jak się ich ubije, wypadają z nich trzy małe, które od nas uciekają i chaotycznie pod tym pociskami. Na normalnych rozgrywkach ta fala stanowi właśnie przez nich delikatną przeszkodę. Nie powiem, że stanowi żadnej, to byłoby kłamstwo. Bo oczywiście są to właśnie takie małe dziady i jeśli nie jest siostra, że będą łatwo od nich zginąć. Nie zaprzeczam temu. Ale dlatego też właśnie to jest mała przeszkoda. Tutaj natomiast nie powinno być aż tak tragicznie, bo nawet jak będą się one pojawiać raczej dopiero wtedy, kiedy będzie za dużo wrogów, będą się usuwały starsze przeciwniki, żeby dać miejsca nowym. No tak, jest taka mechanika właśnie w Bortejtorze. Maksymalna ilość wrogów jakaś może być i jak jest więcej, to najstarszy jest usuwany. I tak, nawet tak tutaj to było pokazane, bo było ich trochę. Mimo wszystko właśnie. Przeżyliśmy, jak mówiłem. Poza tym idzie, nadchodzi już kolejna fala, 15, która to będzie hordą. Osobiście muszę powiedzieć, że nie do końca mi się to podoba. Bo nadal hordy oznaczają mnóstwo wrogów. Ale z moją regeneracją
wieżyczkami leczniczymi. Znaczy chyba mamy jedną, ale no, zaraz będzie druga. I wieloma innymi elementami powinniśmy to i tak przeżyć. I prawda jest taka, że no na razie wygląda to ok. Ale nie można powiedzieć, że do końca będzie ok, bo już... Już też wrogi znikają na rzecz ustępowania miejsca nowym. A mamy jeszcze 30 sekund do przeżycia. Są tu macki, są tu te małe dziady plujące pociskami chaotycznie. Wszystko tu jest. Ale mimo wszystko... Tak. Mimo wszystko, że jest wszystko, no są myślane. No, dajemy radę. Chyba naprawdę mam na tyle bezpieczne już statystyki, że jestem w stanie w wielu sytuacjach po prostu jakoś, no, przetrzymywać to. Uważam, że to wystarczy, by wygrać? Nie. Czy uważam, że daje na to szansę, by przeżyć? Jak najbardziej. Grzyczki zapalające nie chcemy, regenerację z chęcią przyjmę. Kolejny... Nie, przepraszam, to jest pierwszy gryźny królik. Zapomniałem, że tutaj nie mieliśmy. Ale bierzemy. Kolejna lecznicza wieżyczka. I coś tam jeszcze było, ale nie pamiętam co. Skrzynka na narzędzia, które daje inżynier za prędkość ataku, oczywiście. Blokujemy dłoń jakości fioletowej, żeby potem ją dostać. I proszę, proszę. Trzymy dwie fioletowe dłonie w... jedną czerwoną. Kupujemy czwarte nożyca. To prawda szarej jakości, ale nadal. Nawet ogród szarej jakości z tym, co można sortować. Mamy teraz chyba... Dobra, widzę co mi 2, 4, 5 ogrodów. 5 ogrodów. Okay. To znaczy, że trafił się jeden raz ogród tylko jako przedmiot. A szkoda. Ale nadal, 5 ogrodów. I wieżyczki lecznicze. Do tego mam neutralizację pierwszego uderzenia. 10 pancerza co najmniej, może nawet więcej. Ostatnio zaglądałem to. Było 10. Co najmniej 28% prędkości ataku. Że prędkości ataku, szybkości więcej. Regeneracja na poziomie co najmniej 22. 56 punktów życia. Unik powyżej 20%. To jest naprawdę dobry. Dobry build defensywny. Polegający na tym, że. Ej, nie dotykaj mnie, ja chcę tu przeżyć, ja nie chcę umierać. Totalnie spokojnie, nie muszę myśleć o ubijaniu kogokolwiek, nie muszę myśleć o niczym. Po prostu sobie chodzę. A jak chodzę, teraz to sama się robi i tak. 9 max HP. Piękne. Przywraca 3 punkty na sekundę, niż się żadną w sposób. Tortura. Nie do końca. Ale za to mamy ciekawą inną ofertę. Kajdany. Dają regenerację, inżynierii i zasięg. Ale więcej niż 38% prędkości ruchu nie mogę mieć. Powiem szczerze, akceptuję. 38% to i tak jest wystarczająco. Zbiorę. Azalowy Berfer. Zmniejsza nam szansę na wyssanie życia. Nie to, żebym na tym polegał. Szczególnie. Ale tak, biorę go. Mamy teraz dużo więcej zdobywanego expa. Co może się przełożyć na jakieś dodatkowe poziomy, zanim nastąpi koniec. W momencie mamy fazę 17. Co o tym idzie? Zaraz będzie już kolejna elita. Bo chyba w sumie, że była następna elita. A nie horda. A po tej fali pozostaną nam już tylko 3. To zakończenie naszej przygody. O tym idzie, nie mamy już dużo czasu na to, żeby wzmocnić swoją strategię. Tak naprawdę może być problemem. Nie wiem, czy ona wystarczy. Będziemy mieć dwóch bossów. Jeśli trafią się jacyś naprawdę chaotyczni, którzy po prostu idealną pozycję tworzą, idealnie się współgrają, może to nie wystarczyć. Ale jeśli trafimy na jakichś, którzy nie mają dobrej współpracy między sobą, to kto wie, może nawet to przeżyjemy. Dobra. Prawa ręka, wyssanie życia, obrażenia nie. Nie. Dłoń trzeno chciałbym przyjąć, ale nie będę zmniejszał ilości... Co się nazywa? Ogrodów. Mały mięśniak, 5 życia, 3 obrażenia. Wręcz, minus 15 zasięgu, biorę. Może to wydawać się dziwne, ale biorę to głównie dla życia. Po prostu... No nie uważam, żeby to było aż takim problemem. No i tak, fala 18, mam elitę. I jest to ta elita, której najmniej chciałem, ta, której się najbardziej bawałem.
Jajus Rajna Elita. Życzcie szczęścia. Bo tylko ono może mi tutaj uratować. Jak na razie szczęście mnie uratowało, chociaż widzę, że już nawet obrażenia dosyć sporo odnoszę. Ale tak, nie będzie najgorzej, bo zaraz wrogowie zaczną usuwać tych wysranych przez Jajus Rajna Elita. Lada moment nie powinien zacząć znikać, bo już widzę, że ci tacy wurkowaci, co to właśnie małych dziadów kulujących pociskami losowo, zaczynają zmieniać się w małych dziadów, więc tak. Już niedługo. A nawet jeśli nie, to udało się wytrzymać i fala się skończyła. I teraz pytanie tylko, co dalej? Dalej może i kończyna, może i kawa. Nie wyszło. Roślina, żeby mieć większą regenerację. Jakiś kompas dla inżynierii. Jakaś kaczuszka dla szczęścia. Niestety, cokolwiek by to było, nie wiem, czy wystarczy. Ale tak, po tej fali, czyli fali 19, możemy zakończyć to wszystko kupując magię obcych, która da nam trochę więcej życia i regeneracji, zmniejszając szczęście. Ale jeśli mam być szczery, szczęście nie jest nam potrzebne. Jako statystyka na ostatniej fali. Jako prawdziwe szczęście, szczęście rzeczywiste. Jak najbardziej potrzebujemy go nawet więcej niż trochę. Ale nie jako statystykę w grze. Nie zmienia to jednak faktu, że tak. Powinniśmy jakoś to przetrzymać. Daje nam jakieś. Chciałbym powiedzieć 50%, wiecie, albo przeżyłem, albo nie. To jest takie najbardziej prawdziwe, statystycznie i w ogóle prawdopodobieństwowo. Ale patrząc na to, jakie mamy statystyki, nasze szanse powinny być bardzo wysokie. Jednak biorąc pod uwagę moją skłonność do zlamienia, powiedziałbym, że mam może jakieś 68,5% szans na przeżycie. Wiesz, bardzo specyficzna ilość, ale jakoś tak czuję. A teraz tak. Bierzemy magię obcych i. Coś trafiła, dobrze. Trzecia wyżyczka lecznicza. Oraz czapka, która trochę nas. A nie przyspieszę, zapomniałem, że przecież mamy maksa. 38%. Tak czy inaczej, idziemy na falę 20. Dwóch bossów i tak mi się chyba ci co zawsze. Ten, który tworzy to takie jakby linie, której trzeba unikać z dziurami tylko w niektórych miejscach i robi mini szarże i ten taki, co wygląda jak klasyczny Cthulhu z laleczką w rączce. Nie wiem, czy to było zawsze, pokazuję, czy innych nie ma. Nie mam pojęcia, nigdy nie zwróciłem na pewno na to uwagi, ale jest to duo, które już niejednokrotnie udało nam się pokonać. Albo jednego z nich, albo nawet obu. Bo nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, naprawdę mocno mnie się wydaje się, że którymś z naszych ziemniaczanych jajków udało nam się pokonać obu. A nawet jeśli nie, no to nie zmienia to faktu, że teraz tutaj zostało nam już tylko 40 sekund do zwycięstwa. Ogrody produkują dużo, nawet bardzo dużo owoców, a są na tyle rozproszone, że nie zbieram wszystkich naraz, więc jak jestem ranny, to spokojnie mogę podnieść. Cthulhu wszedł już w fazę tworzenia obręczy ku mnie. Czasami wejdę w tą obręcz, czasami nie wejdę. Widzę co jakiś czas napis uniku i zostało 15 sekund. Ktoś mi mówi, że tak, to jest to podejście. Kolejna postać będzie zaliczona. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Zwycięstwo. Udało się przeżyć całą rozgrywkę jako pacyfista. To daje nam w nagrodę przedmiot Anty Panda. 12 punktów życia, 25 szczęścia, minus 5% obrażeń. Znaczy mówiąc, świetny przedmiot. Cóż, no, z tym sukcesem kończymy epizoda. Następnym nie wiem, jakiego jajka będziemy używać. Ale coś na pewno się wymyśli.
A ten moment, jak mówię, to wszystko, więc dzięki wam bardzo za uwagę i nie zapomnijcie zostawić komentarza sugerując tego, jaką postacią mam grać następnym razem. No więc już więcej do powiedzenia chyba nie mam na ten moment, więc tak. Ponownie powtarzam, trzymajcie się i hej, hej.